Nowe oblicze w najbliższym czasie odzyskają figury m.in. Triceratopsa, T-Rexa, Mamenchizaura oraz Vulcanodona. Prace nie potrwają długo, jednak ich postęp uzależniony jest od pogody. Przede wszystkim ściągnięcie starej warstwy, która już się łuszczy po czasie. Ściągamy tą starą warstwę i nakładamy nową, już lepszą na bazie innych żywic. I nabiorą blasku i koloru. Na czas malowania figur z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa szlak dinozaurów jest wyłączony z użytku, więc entuzjaści spotkań z prehistorią powinni uzbroić się w cierpliwość. Malowanie figur przeprowadzane jest według potrzeb, a wpływ na nie mają nie tylko warunki atmosferyczne. Tu też zależy od ich zużycia i od tego, ile dzieci je pogłaskało w ciągu ostatniego roku. Tym razem na 7 figurach będzie widać zmiany. Następne pomalujemy w przyszłym roku i tu czeka nas wyzwanie, bo te 2 najwyższe to takie wyzwanie techniczne, i brachiozaur, i diplodok. Już niebawem Park Wrocławski będzie obchodził kolejne urodziny. Do tego czasu odnawiane prehistoryczne gady powinny już cieszyć nowym obliczem. 6 urodziny 1 czerwca prawdopodobnie będziemy je obchodzić sami, bo nadal jest zakaz organizowania zgromadzeń, ale robimy wielkie porządki, jak co roku staramy się, żeby park wyglądał jak najlepiej. Prace remontowe prowadzone w Parku Wrocławskim objęły nie tylko figury dinozaurów. Nowe oblicze zyskały już altanki przy stawie, trwa malowanie parkowych ławek, a w najbliższym czasie odnowione zostaną m.in. pomosty. Najświeższe informacje dotyczące m.in. możliwości wstępu na szlak dinozaurów można śledzić na fanpage'u jednej z ulubionych lokalizacji w regionie. Tam aktualności są publikowane na bieżąco.